W najbliższy weekend ruszają rozgrywki drugiej ligi. Wigry Suwałki spędzą w nich drugi sezon po spadku z pierwszej ligi. Ten brak awansu no, przeżyliśmy z niejakim rozgoryczeniem, ale no, też ten sezon był dobry, bo świadczy choćby o tym to, że posypały się propozycje i dla pana, i dla piłkarzy. No na pewno był to dobry sezon, bo po spadku ja otrzymałem tu szansę wypełnienia dwuletniej misji. Natomiast no, ci zawodnicy, którzy tu zostali, to zostali też głównie dlatego, że nie mieli innych propozycji z pierwszej ligi i chcieli razem z Wigrami do tej pierwszej ligi wrócić. I też pod kątem gry i pod kątem takiej liczby zdobytych punktów i tego, jak to wszystko funkcjonowało, to całościowo na pewno no, był to dobry wynik, natomiast zabrakło nam tej kropki nad i w postaci awansu do pierwszej ligi przez baraże. Wspomniałem o tej propozycji, mógł pan odejść, Suwałk został. No podpisałem kontrakt na 2 lata i będę w kolejnym sezonie pracować w Wigrach. Czy z takim samym zapałem, z takim samym zaangażowaniem, z takimi samymi planami? Dokładnie, że z takim samym zapałem, z takim samym zaangażowaniem i z planami, żeby wygrywać każdy kolejny mecz, bo taki był plan też w zeszłym sezonie. Odeszło 13 piłkarzy, jak naliczyłem chyba 11 z takiej szerokiej, podstawowej kadry. No i wielu z nich, dwóch do Ekstraklasy, kilku do pierwszej ligi. Dobrze, że oni się rozwijają, że rozwijają swoje kariery, ale z drugiej strony żal, bo bez najlepszych trudno walczyć o najwyższe cele. No myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę i ci, którzy grali sporo tych minut, szczególnie też wiosną, to po prostu się wypromowali. Już też w zimę odszedł Josip Solisz do Resowi i teraz jest kapitanem w pierwszej lidze. A też przychodząc do Suwałk nie miał innych opcji, dlatego się zdecydował na taki krok. Może jako klub tego awansu nie wywalczyliśmy, ale wielu ludzi indywidualnie zrobiło ten krok do przodu. No i nasza polityka jest taka, żeby znowu szukać kolejnych zdeterminowanych, głodnych osób i żeby Suwałki to było miejsce, w którym spędzą rok, dwa, może trzy i wypromują się dzięki grze w Wigrach do wyższej ligi. Wyjaśnijmy może kibicom od razu, pytają, a dlaczego nie Wychowankowie, dlaczego, że to jest w końcu trzeci poziom rozgrywek, dlaczego Wigry nie opierają się na Wychowankach? No, w zeszłym sezonie jeden z Wychowanków miał na tyle umiejętności, że grał i tak naprawdę rozegrał więcej minut spośród zawodników z pola, Adrian Piekarski, ale też zdecydował się na inny krok. Natomiast pozostali Wychowankowie, no my po prostu nie mamy Wychowanków, którzy są w stanie grać na szczeblu drugiej ligi, jeśli chodzi o rocznik 2000, 2001, 2002. Mamy kilku obiecujących z rocznika 2003, natomiast no, oni w zeszłym sezonie głównie grali w drużynie rezerw. No i myślę, że miejsce, które zajęła drużyna rezerw, to jest odpowiedź na to, dlaczego nie grają w drugiej lidze. W miejsce tych 13, którzy odeszło, na razie zatrudniliśmy bodaj 6 czy 7. Budowa drużyny to proces ciągły. Została jednak też spora grupa ludzi doświadczonych z przeszłością ekstraklasową. No oczywiście, jest wiadomo, że to jest cały czas praca na otwartym sercu i wielu zawodników, którzy u nas zostali, to też są tacy piłkarze, którzy w zeszłym sezonie odgrywali może mniej znaczącą rolę albo przechodzili większe lub mniejsze urazy i oni też chcą się odbudować w tym kolejnym sezonie i pokazać swoją wartość. No i też chcę, żeby oni zrobili krok do przodu, żeby pomogli nam notować dobre wyniki. I myślę, że wszyscy mogą mieć z tego korzyść, jeżeli ci zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie nie mieli tak znaczącej roli albo mieli urazy i chcą wrócić do pełni formy, do dyspozycji, dobrą grą mogą to zrobić właśnie tutaj w Wigrach przez te najbliższe tygodnie, miesiące. No a ta grupa zawodników, którzy do nas doszła, to też będzie weryfikacja w tych spotkaniach ligowych, bo oni są albo z niższych lig, albo gdzieś tam z rozgrywek juniorskich. Natomiast na tle wszystkich testowanych, którzy tu przyjeżdżali, oni się wyróżniali, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby oni u nas zostali. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej lidze. Na pewno już te pierwsze mecze, które gramy z drużynami silnymi, to one też pokażą, o co będziemy walczyć w najbliższych tygodniach. Właśnie obserwuje pan rynek transferowy, to co robią inne kluby. Jak Wigry wyglądają na tle tych możnych drugiej ligi? No wiem, że jest dużo takich zarzutów, że inne kluby się wzmacniają, a my bardziej uzupełniamy
kadrę niż wzmacniamy. Natomiast to też nie jest tak do końca, bo o ile Stal Rzeszów bierze zawodników ogranych w Ekstraklasie pierwszej lidze i oczywiście oczekiwania muszą być takie, że muszą walczyć o awans bezpośredni, o tyle nie zawsze to się sprawdza, bo wiadomo, metryka metryką. Oczywiście, że ci piłkarze mają umiejętności, natomiast no, czasami można wyłowić w niższych ligach jakieś perełki. Udało się to chociażby z Krzeczęstowa w zeszłym sezonie, biorąc Wojtyrę, który został królem strzelców. Oczywiście, że takich sytuacji jest mało i są one rzadkie. Zazwyczaj ci zawodnicy mają problemy w pierwszej fazie, żeby grać na szczeblu wyższym, szczególnie jeżeli to jest przeskok na przykład z czwartej ligi do drugiej. Ale mamy tego świadomość i też pracujemy, chcemy trochę sposobem te mecze wygrywać. Mam nadzieję, że ta nasza codzienna praca będzie przynosiła efekty. Z punktu widzenia trenera, no wiadomo, że chciałoby się takich wzmocnień, jakie robią w Stali Rzeszów czy w Chojnicach, ale nie zawsze takie coś przynosi końcowy efekt. Czasami można też osiągnąć sukces, idąc w inną stronę, patrząc w innym kierunku. Gdy sprowadziły nie tylko młodzieżowców, przyszło trzech doświadczonych piłkarzy, myślę o Tomaszu Lewandowskim, Piotrze Pierzchale i o Brazylijczyku Joao. To są wzmocnienia? No Piotr Pierzchała na pewno był przed chwilą jeszcze młodzieżowcem, więc o ile nie ma tego statusu, to wciąż jest to bardzo młody zawodnik, któremu nie udało się przebić w Koronie, a też miał ze sobą taką rundę, taki sezon w kratkę w Pogoni Siedlce, bo raz grał, raz nie grał i no zobaczymy, jak będzie się spisywać u nas. Na pewno przyszedł też do rywalizacji na pozycji stopera. Jeśli chodzi o João Augusto, no to jest piłkarz, który miał poważną kontuzję w zeszłym sezonie i wiosną już wrócił do grania. Było to jeszcze takie, można powiedzieć, niestuprocentowe granie. Nie grał wszystkiego od pierwszej do ostatniej minuty i wiemy, że ma jakieś braki motoryczne, natomiast ma dużą jakość piłkarską i to też pokazywał w tych sezonach 2 lata temu, 3 lata temu. No i liczymy na to, że w Suwałkach on dojdzie do siebie. Mamy jeszcze cały sierpień pracy z nim. Chciałbym, żeby był ważnym ogniwem, ale mam świadomość tego, że może to nastąpić dopiero w późniejszym okresie tej rundy. Jeśli chodzi o Tomasza Lewandowskiego, no to był solidny punkt Olimpii Elbląg, ale ta Olimpia też miała taką rundę dosyć trudną wiosenną, zakończoną happy endem, bo utrzymali się w lidze, ale doszło tam do wielu zmian i my skorzystaliśmy z tego, że chcieliśmy też mieć kilku zawodników, którzy już znają szczebel drugiej ligi, a nie tylko opierać się na młodych zawodnikach i na wypożyczeniach. Wspomniał Pan, że no coś do udowodnienia będą mieli gracze, którzy w poprzednim sezonie byli kontuzowani, jak Elso Brito. No, wyróżnia się ten zawodnik w sparingach. Tak, ale on już wyróżniał się też w sparingach zimowych. No niestety krótko przed rundą wiosenną na sztucznym boisku, wiadomo, że też ta pogoda nie rozpieszczała i gdzieś wpadł w poślizg przy linii bocznej, uszkodził sobie wtedy staw skokowy, a potem już szereg innych sytuacji też niezwiązanych z piłką, bardziej ze zdrowiem, wiadomo, jaki jest trudny czas, jeśli chodzi o zdrowie, jest też okres pandemii, no i on się z tym wszystkim musiał zmagać. Jak już wracał, to za chwilę znowu coś się działo. Wprowadzamy go bardzo spokojnie, ten okres przygotowawczy jest lżejszy niż inne, z racji tego, że właśnie mam takich zawodników jak Brito, jeszcze kilku, tak naprawdę kilkunastu. I no, gdybyśmy weszli na bardzo duże obroty, to przypuszczam, że te urazy by się odnowiły. A mimo tego, że nie trenowaliśmy bardzo mocno, tylko tak stopniowo wchodzimy na obciążenia, to i tak dwa urazy nam się przytrafiły i są to zawodnicy, którzy odgrywaliby na pewno ważną rolę i mam nadzieję, że wrócą do nas jak najszybciej, nie będą jeszcze gotowi na mecz z Chojniczanką czy Kaliszem, ale mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu wrócą do treningów. Odeszło dwóch najskuteczniejszych napastników, Kamil Adamek i Kacper Wełniak. Czy ci zawodnicy, którzy przyszli, będą w stanie ich w jakiś sposób zastąpić? No na pewno jest to strata, bo wiadomo, że oprócz zdobytych bramek Kamil Adamek miał jeszcze takie doświadczenie i pomagał też drużynie utrzymywać się przy piłce, miał inne atuty. Kacper Wełniak był taki profilem pasującym zawodnikiem do naszej drużyny, bo miał duże cechy charakterologiczne, zawsze zostawiał kawał serca na boisku, ale no też Kacper zrobił krok do przodu. Mnie ten krok nie dziwi, wiadomo, że otrzymując ofertę z tak dobrego klubu, chciał po prostu z niej skorzystać. Dla mnie to jest normalne i życzę mu, żeby się rozwijał w Podbeskidziu.
Natomiast no, zawodnicy, którzy przyszli, mają tą poprzeczkę dosyć wysoko zawieszoną i muszą walczyć o to, żeby zdołać gdzieś, mam nadzieję, przeskoczyć, bo my z pozycji dziewiątki zdobyliśmy w zeszłym sezonie 22 bramki, bo Sałczek też strzelił jedną jako grająca dziewiątka. I no, przed Kacprem Zaborskim, Michałem Żebrakowskim, przez João Augusto, czy jeszcze jednym zawodnikiem, którego testujemy i możliwe, że podpiszemy. No jest ta poprzeczka ustawiona na 22 bramki. Czy oni w sumie tyle strzelą, okaże się w przyszłym roku w maju. Ja natomiast mocno w nich wierzę i mam nadzieję, że będą strzelać. Każdemu z nich życzę, żeby strzeli w tym sezonie ponad 10 bramek, bo dla napastnika to jest ważne, żeby tych bramek była liczba dwucyfrowa i wiem, że każdy z napastników w to mierzy, ale no, umówmy się, że ciężar całej gry nie spoczywa tylko na napastnika. W zeszłym sezonie bramki zdobywał też Gojko czy Sałczek. Denisa udało się z nami zatrzymać głównie dlatego, że miał kontuzję przez końcówkę wiosny i no jest z nami, bo gdyby utrzymywał taką dyspozycję, jaką miał w marcu, taką strzelecką i pod kątem gry, to pewnie też ktoś by się na Denisa skusił. Jeśli chodzi o to, co powiedziałem wcześniej, no są też inne aspekty, są inne pozycje, oprócz skrzydłowych bramki mogą strzelać środkowi pomocniczy, czy chociażby środkowi obrońcy po stałych fragmentach, co pokazuje przykład końcówki sezonu i Martina Dobrotki, który zdobył bramkę i z Olimpią Grudziądz i w meczu barażowym właśnie po stałych fragmentach gry. No i na to liczę, że i w tym sezonie nasi środkowi obrońcy też będą po stałych fragmentach gry zdobywać bramki, bo mamy ludzi, którzy potrafią to robić. Michał Ozga pokazał to w sparingu. Znamy Tomka Lewandowskiego, wiemy, że w każdym sezonie jest w stanie coś strzelić. Łukasz Bogusławski też jesienią pokazał, że po stałym fragmencie potrafi się w polu karnym znaleźć. No i wiem, że zarówno Rafał Grzelak, jak i Piotrek Pierzchała, co też można zobaczyć po liczbach, jakie Piotrek Pierzchała notował w Siedlcach, to są piłkarze, którzy przy stałych fragmentach są groźni, mają dobre celowniki, jeśli chodzi o grę, szczególnie głową w powietrzu. Mamy też wahadłowych, którzy strzelają bramki. Brito zdobył bramkę, mimo że grał tak mało minut wiosną, zdobył też bramkę w sparingu. No i druga tak naprawdę strona to jeszcze cały czas wyjdzie w praniu, bo na ten moment nie wiemy, kto zagra na prawym wahadle. Ale zobaczymy w ogóle, czy przygotowując się do Chojnic będziemy grali z systemem właśnie trójką z tyłu, czy nie będzie potrzeby, żeby lekko skorygować nasze ustawienie, a może taka potrzeba zaistnieje z racji tego, że nie będziemy mieli na ten moment odpowiedniej jakości na prawej obronie. Mecz z Chojniczanką już w poniedziałek o godzinie 18:00, już teraz zapraszamy kibiców, a o co będziemy grać w tym sezonie, powiedzmy na koniec tej rozmowy? No to już chyba powiedziałem wcześniej, że tak naprawdę te pierwsze mecze muszą pokazać, o co w gry będą grać. Oczywiście, że chcielibyśmy grać o ten cel, który w zeszłym sezonie, natomiast no wiem, jakie też są nastroje panujące wśród kibiców i cała otoczka wokół klubu. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, że gramy o awans bezpośredni, albo łatwo jest powiedzieć, że gramy o utrzymanie. Natomiast no umówmy się, że tego nie wie nikt, o co dzisiaj będziemy grali, bo no mamy totalnie nowy zespół i najważniejsza sprawa jest taka, żeby starać się łapać te punkty od początku i minie gdzieś te pierwsze 5-6 kolejek, minie sierpień, no to we wrześniu już będzie łatwiej mówić, będziemy też widzieć, jak inne drużyny funkcjonują. Więc będzie łatwiej nam powiedzieć, o co gramy. No, ja zawsze chcę grać w każdym meczu o zwycięstwo, więc jest ważne, czy tu przyjedzie w pucharze Legia Raków, czy będziemy grali w lidze z Chojniczanką, Stalą Rzeszów, czy u siebie, czy na wyjeździe. No to zawsze będziemy chcieli grać o zwycięstwo. Mam świadomość tego, że czasami jest o to trudniej. Natomiast wiem, że no, piłka to, nożna to jest taki sport, gdzie faworyt nie zawsze wygrywa. Jak najwięcej tych zwycięstw i punktów życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.